6 grudnia 1992 roku rozpoczęła nadawanie pierwsza polska prywatna stacja telewizyjna. Przedstawiamy program opowiadający o powstaniu i początkach działalności telewizji Polonia 1. O karierii. Pamiętam próbę podejścia do lądowania. Z powodu mgły były duże nerwy na pokładzie. Włosi byli przerażeni, a Mirek Kryski wyciągnął flaszkę whisky. I no, popłynęliśmy, ale dzięki temu lądowanie było gładkie. Praca w Nowej Telewizji Warszawa i w Telewizji Polonia 1 dała mi nie tylko podstawy zawodu, dała mi wszystko, co z zawodu można wycisnąć. Przez te kilka lat, ten krótki czas, mogłam realizować swoje marzenia, mogłam uwierzyć w siebie. Kariery ciekawe to było, bo pamiętam, że to była taka podróż zafundowana nam przez Nicolę Grauzo, aby przekonać nas, że dobrze robimy, tak? Że to jest właściwy kierunek, że to jest to, tak wygląda to jego mini-imperium na Sardynii. No i rzeczywiście to chyba zrobiło na nas wszystkich duże wrażenie wówczas. Telewizja była otwarta na nasze pomysły. Tworzyliśmy dla ludzi, dla tych, którzy są obok nas. To były czasy największej popularności, przynajmniej tak ją odbieraliśmy. Wychodziliśmy na ulicę jako młodzi, dwudziestokilkuletni czasem ludzie i mogliśmy korzystać z tej popularności, z tej życzliwości ludzi, którzy naprawdę bili nam brawo, kiedy widzieli nas, kiedy widzieli nasze pomyłki czasem. Nie zapomnę, jak jeden z kolegów, Grześ, no, przeklął tak lekko na antenie i wtedy było bardzo dużo telefonów, żeby przypadkiem tego pana nie zwalniać, bo on jest taki wspaniały i jest tak ciepły jako prezenter. Nie mamy żadnych komentarzy. No comments. No comments. No comments. Wtedy dla tych dwudziestoparolatków to było wydarzenie niezwykle ważne. Ja teraz kolegów z NTW spotykam bardzo często na wysokich dyrektorskich stanowiskach. Tak ja mojemu dziecku opowiadam o tym, że przeżyłam fascynującą przygodę życia zaraz po studiach, ponieważ pracowałam w pirackiej telewizji, to ona patrzy na mnie z niedowierzaniem. Matka chyba ogłupiałaś, o czym ty gadasz? Jak dzisiaj są tysiące albo 2000 programów telewizyjnych do wyboru, a ja im mówiłam, że tylko 2 istniały. Po prostu jest to tak niewyobrażalne dla niej, tak abstrakcyjne, że zupełnie ona nie potrafi zrozumieć tych moich emocji i tej mojej pasji, tej mojej fascynacji. Polonia 1 powstała nagle. Myśmy tworzyli stację lokalną. Myśmy tworzyli stację warszawską. Ale bardzo szybko Włosi wytłumaczyli nam, że tak się nie da, że bez dużej oglądalności, bez pieniędzy, z reklamy, no po prostu taki interes nie jest w stanie funkcjonować. I powstała sieć. Nasza stacja warszawska i 11 innych stacji w głównych miastach polskich, też w głównej mierze finansowanych z stronę włoską, czyli przez Nicolę Grauzo, który te pieniądze fizycznie wyłożył. I ta sieć spinała jeden program w czasie największej oglądalności, tak zwanym prime time. To jest czas mniej więcej od godziny 5 po południu do mniej więcej 10 wieczorem. W tym czasie programy były wspólne. Mieliśmy, nie wiem czy nie pierwsze kamery Betacamu w Polsce, na pewno w Warszawie. Mnóstwo było jakichś takich, to był okres przejściowy w telewizji. Królowały U-Matic, królowały VHS, równo z nami praktycznie działała stacja Top Kanał, która tylko na VHS-ach puszczała i robiła jakieś tam programy, a my mieliśmy dostęp do Betacamu. To był taki naprawdę, no to był absolutnie broadcastowy sprzęt. Co niebywałe, jaka w tej telewizji powstała, narodziła się liczba utalentowanych ludzi. Gwiazdy pierwszego planu wszystkich telewizji. To się nigdy nie powtórzy.
Tego już nie ma. To z jednej strony oczywiście to była telewizja komercyjna i to było bardzo takie gwałtowne zderzenie i takie dynamiczne zderzenie z tym nowym światem dla nas. Jarek Kret, który mi wtedy najbardziej pomagał, Urszula Rzepczak długo pracowała w Polsacie, dziś widzimy ją na placu Świętego Piotra. Każdy z nas z dumą mówił, że pracował w Polonii 1. Dorota Wellman, też przez lata związana z telewizją publiczną, dziś gwiazda TVN-u. Dorota Wellman jest taką osobną jednostką, instytucją programową. Ona prowadzi u nas w Warszawie, to widzowie NTW wiedzą, ten fotel. Gdzie ty już tego nagrałaś, Dorota? Ponad 100. Ponad 100, a dokładnie? Dokładnie 120 kilka, ale nie pamiętam. Na pewno pamiętasz, masz wszystkie kasety. No przecież nie będę się tak chwalić. Dorota, ty nie pracujesz, z tego co wiem, w strukturze informacyjnej. Nie. Chociaż zaczynałaś, robiłaś dzienniki. Opowiedz nam coś o sobie w ogóle, bo tych redakcji to miałaś na swoim sumieniu sporo. To ja rzeczywiście zaczęłam pracę w części dziennikowej, ale z przyczyn technicznych, powiedziałabym, nie mogłam tam dalej pracować, bo byłam A jak się nazywa ta przyczyna techniczna? Nazywa się Kuba i byłam w mocno zaawansowanej ciąży, co ukrywałam do 7 miesiąca i wszyscy bardzo dziwili się, że jestem tak bardzo gruba. A że mnie przyjęto do pracy, to jest cud boski, bo nikt by nie chciał takiego grubasa z takimi czerwonymi rumieńcami od ciśnienia, które mi uderzało, przyjąć pewnie do pracy. Tak się zdarzyło szczęśliwie. Jeszcze wtedy pracował Michał Komar, który odpowiadał za... To nie cud mój, tylko Michał Komar. Nie cud boski, a Michał Komar. I on mnie przyjął do pracy i ja przyznałam mu się dopiero wtedy, że jestem w ciąży. On się strasznie zdziwił i rzeczywiście dziecko urodziłam pracując tutaj w telewizji. Już mi tutaj się robiło słabo i to było trochę za wcześnie niż powinno być. Poszłam urodzić dziecko i wróciłam po miesiącu. Udało mi się wychowywać dziecko i robić programy. Uważam to za swój osobisty sukces. Kiedy Nowa Telewizja Warszawa już nie istniała, istniała Polonia 1. Mogłam sprawdzić się w roli producenta. Produkowałam program, który był programem dla pani, ale on był o bardzo szerokim zakresie. Pamiętam również, jak czekał na mnie pod tą telewizją mój małżonek, który potem ze mną produkował zresztą mój program już dla telewizji Polonia 1. Mój małżonek, który teraz stoi z drugiej strony kamery, bo przyjechał tutaj ze mną również w oparciu o te nasze doświadczenia wspólne wyniesione z telewizji Polonia 1, chociaż on w niej nie był takim regularnym pracownikiem. I właśnie dzięki temu możemy razem w tej chwili pracować tutaj w Rzymie. Wystroiłam się wtedy w najlepsze ciuchy, jakie miałam. Założyłam czerwoną sukienkę, złote buty, złote kolczyki, złotą torebkę. No, czy można się lepiej przygotować? I spotkałam tam faceta, który zaczął w bardzo bystry i inteligentny sposób, ale bardzo kąśliwie komentować to, jak wygląda. Od razu we mnie wzburzyły się wszystkie moje komórki. Natychmiast zaczęliśmy się spierać. I być może sobie wyobrażacie, co się dalej wydarzyło. Spieramy się do tej pory i nieźle nam to wychodzi. To był Krzysztof Wyszyński, mój obecny małżonek. Krzysztof Wyszyński uczył nas tego, jak pokazywać świat, jak go relacjonować. Pokazywał, że trzeba być człowiekiem, a nie bufonem. Pokazywał, że ważni są ci ludzie, do których mówimy i o których mówimy. I dał nam nieprawdopodobną lekcję życia. Nieprawdopodobną. Pełni idealizmu, napompowani idealizmem, bawiliśmy się tą telewizją, jakby nam ktoś dał po prostu za darmo zabawkę dzieciom. Decyzja była, chcę pracować w telewizji, bo to jest ten moment, kiedy będę mogła obserwować tą gospodarkę rynkową, która się tworzy, bo ja skończyłam SGH. Będę mogła być tym komentatorem, czyli spełnić naprawdę istotną rolę i mieć wpływ na to, co się dzieje. Myślę, że wszyscy mieliśmy świadomość, pamiętam jak Krzysztof Wyszyński mówił do nas wszystkich, że mamy taką niesamowitą szansę tworzenia czegoś od zera w tej branży i właściwie można było faktycznie każdego elementu tego biznesu dotknąć, zobaczyć, poczuć, zobaczyć, co komu najbardziej leży, co komu najbardziej odpowiada. Historia stacji to w sumie 2,5 roku. Zaczęło się 6 grudnia 1992 roku, to było otwarcie Nowej Telewizji Warszawa. Marzec roku 1993
spinają się stacje, w które strona włoska zainwestowała. 12 stacji tworzy sieć Polonia 1. Myśmy wtedy robili coś, co było takim, mogę powiedzieć, z ramem dziennikarstwa absolutnie obywatelskiego, ponieważ robiliśmy serwis o tym, co się dzieje w Warszawie, jak wyglądają chodniki, gdzie jest dziura w jezdni, co nowego się wydarzy, ale tak naprawdę żeśmy robili program o sobie. Robiliśmy program o naszych dzielnicach, robiliśmy program o naszych przyjaciołach, znajomych i o tym wszystkim, co było dla nas ważne. Ja prowadziłem programy, nazywała się je publicystyczne. Kulturalne czasem, związane z życiem codziennym, z Warszawą. Uliczne orkiestry są bardzo potrzebne. Ja sam osobiście ile razy przejdę, powiedzmy, ulicą i mam zły nastrój, jestem jakieś kłopoty i usłyszę te dźwięki, powiedzmy, tego rodzaju zespołu, no to mnie to wprowadza bardzo miły, dobry nastrój. Czołowym programem była Teraz Konkretnie, program na żywo, z telefonem, z jakąś bardzo znaną osobą, dzisiaj nazwalibyśmy ją pewnie celebrytą. To były programy otwartego studia, gdzie ludzie mogli przyjść po prostu z ulicy, zadać pytanie. Rozmawialiśmy z miłośnikami psów, kotów, żeglarstwa, muzyki. No wszystkie tematy. Jarek Kret mi w tych programach bardzo dzielnie pomagał, we wszystkich zresztą. Również tam, gdzie trzeba było odbierać telefony. Zaczęliśmy pracować w telewizji pirackiej, mając pełną świadomość tego, że jesteśmy piratami i że się z tym dobrze czujemy. Tak? Wybraliśmy to, ponieważ właśnie mogliśmy się zbuntować przeciwko jakiemuś tam porządkowi, z którym się nie zgadzaliśmy. Puszczaj! Muzyka to było to, co mnie ciągnęło. Na mecze chodziłem prywatnie, na koncerty zawodowo. Zupełnie społecznym sumptem, tak po piracku, pirata robiliśmy jedyny oficjalny teledysk grupy Brygada Kryzys. Wyłącznie to polegało na tym, że byliśmy fanami Roberta Brylewskiego, wyłącznie polegało to na tym, że Eryk Dankwa koniecznie chciał zmontować coś dobrego. Przy tym teledysku Wojna Brygady Kryzys, no, wydaje mi się, że wykorzystałem wszystkie możliwości sprzętowe, jakie tam były w tej stacji możliwe. Nie mieliśmy timecodów, więc kontynuowanie pracy następnego dnia polegało przede wszystkim na ustawieniu co do klatki wszystkich magnetowidów i trzeba było trzymać kciuki, modlić się, żeby się któryś nie pośliznął. Bo wtedy trzeba było wszystkim wrócić do momentu, kiedy wszystko było dobrze i zacząć jeszcze raz. To był, ten teledysk powstał dawno temu. I na tym zostawmy historię tego teledysku. Myślę, że nie ma sensu go teraz oceniać, bo dzisiejsze media są zupełnie inne. W tej telewizji prawie w ogóle nie było polityki. Nie było miejsca na politykę. Tam było miejsce na robienie takiej telewizji, która daje ludziom, nie chcę powiedzieć rozrywkę, bo to nie była tylko rozrywka. Tam było dużo publicystyki również, tam była informacja też. Ona daje, po angielsku jest takie ładne słowo, które myślę, że nie nazywa się, znaczy nie można go przetłumaczyć jako rozrywka. To jest taki entertainment, ale ten entertainment taki w szerszym tego słowa znaczeniu. My to próbowaliśmy robić. To były programy, no, trudno chyba nazwać politycznymi. Owszem, politycy też bywali. Ale po prostu bywały tutaj osoby ważne, potrzebne, lubiane, takie, którym telewizowie byli skłonni zadać pytania. Był Jacek Kaczmarski, pamiętam telefony do niego dzwoniące, Krzysztof Zanussi, ludzie biznesu, Sobiesław Zasada. No ogromna ilość ludzi. Oczywiście wszyscy czołowi politycy tamtych czasów i ci, którzy pełnili najważniejsze funkcje. I urzędujący prezydent Lech Wałęsa. Dlaczego w prywatnej telewizji, a nie w państwowej? Otóż nigdy nie odmówiłem telewizji państwowej, a na razie jakoś nie ma ochoty albo nie jest przygotowana na tego typu rozmowy. I przyszły prezydent Aleksander Kwaśniewski, którego powitam jako przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej. Panie pośle, w jednym z ostatnich wywiadów rozmawiając z Aleksandrem Smolarem użył pan
takiego sformułowania. Powiedział pan, nie usłyszy pan ode mnie, że stan wojenny można lokować wśród działań integrujących polskie społeczeństwo. No Boga, gdzie pan wtedy był? Czy nie zauważył pan, że nic tak nie zintegrowało polskiego społeczeństwa przeciwko władzy, jak właśnie stan wojenny? No, wie pan, pan cały czas chce tworzyć obraz Polski, który jednak mija się z prawdą. Znaczy, to nieprawda, że Polska składała się z tego opozycyjnego społeczeństwa w 35 milionach i tam iluś setkach tysięcy ludzi i tych kilkudziesięciu tysięcy, czy kilkuset tysięcy, czy już nawet wrzućmy wszystkich partyjnych do jednego worka, z tych 2 milionów partyjnych, którzy byli właśnie ową władzą. Gdyby tak było, to cały rozwój wypadków po 81, a szczególnie po 89 roku wyglądałby inaczej, a na pewno wyglądałby inaczej dzisiaj w Sejmie i w innych miejscach. I przyszły prezydent Lech Kaczyński, z którym rozmawiam jako z szefem Najwyższej Izby Kontroli w owym czasie. Powiedział pan z nieukrywaną dumą, nie mam po prostu nic. Czy to jest dobra kwalifikacja dla polityka? Mówi się o tym, że tak zwana elita polityczna zawsze na początku musi się nachapać, a dopiero potem może to dzielić. Biedni proszę politycy pana, są dobrzy może w klasztorach. Proszę pana, to jest dobre, ale tak powiem, pan jakby uważa, chociaż wiem, z jakiej rodziny pan pochodzi, że coś takiego jak etos rzeczywistej polskiej inteligencji bez dziadków Komunistycznej Partii Polskiej, że coś takiego już w Polsce nie istnieje. Ja sądzę, że coś takiego jeszcze istnieje. Istnieje coś takiego jak żoliborska inteligencka, ja z której pochodzę, oczywiście podobnie mój brat, i z tego jestem dumny. Ja sądzę, że tacy ludzie jak my, a nie jesteśmy tutaj absolutnymi wyjątkami pod tym względem, potrafią przejść przez życie polityczne, nie dorabiając się niczego i nie ulegając, jeżeli będziemy działać politycznie, jakimkolwiek pokusom w tym zakresie. A również jego brat Jarosław, wtedy w ogóle opozycja pozaparlamentarna, jak i Donald Tusk, też, jeśli mnie pamięć nie myli, osoba w danym momencie poza parlamentem. Kolega do mnie zadzwonił, Andrzej Urbański, mówił, że to wspaniały gość, że warto z nim porozmawiać. A jakbyś nie miał o czym, to o chodzeniu po kominach. Alpinizm przemysłowy. Rozumiem, że wchodził pan na kominy. Czy to bardzo niebezpieczne, a zarazem intratne zajęcie? Wchodzenie na kominy wtedy, kiedy się wisi na linie i kiedy ma się mniej więcej pojęcie, jak używać sprzętu alpinistycznego, jest na pewno mniej niebezpieczne niż taka typowa praca na rusztowaniu, na zwykłej, przeciętnej budowie. Chociaż wygląda bardzo... bardzo ryzykownie i romantycznie. I na pewno wówczas, kiedy ja zaczynałem tę pracę, były to duże pieniądze, nieporównywalnie większe niż typowa praca biurowo-wydawnicza, z której zrezygnowałem wówczas na rzecz tych kominów. Także Bronisław Komorowski. Pamiętam, rozmawiam z nim jako z członkiem komisji wojskowej w parlamencie. Czy potrzebna nam jest armia zawodowa? Rozumiem, że jako cywil mam tu zabrać głos. Dobrze. Więc ja się bardzo cieszę, że pan redaktor nie zadał jednego pytania, czy w ogóle nam jest potrzebna armia. Rozumiem, że ten problem mamy za sobą i rozmawiamy już tylko i wyłącznie o tym, jaka armia jest nam potrzebna dzisiaj i czy jest możliwe wprowadzenie armii zawodowej. Kowalski to był taki projekt, z którym pamiętam, że to był pomysł Krzyśka Wyszyńskiego. Pomysł był taki, aby pokazać, jakie są podobieństwa, jakie są różnice w transformacji systemowej, tak, po stronie tych wschodnich landów niemieckich z jednej strony i podnosząc to do tego, co się działo w Polsce, powiedzmy też w przylegających obszarach, tak, czyli tam Pomorze Zachodnie, Wielkopolska. No był to bardzo ciekawy pomysł moim zdaniem i wydaje mi się, że ten program miał nawet dosyć dobre notowania i później chyba Polonia też tego używała przez jakiś czas. W Warszawie odbywała się olimpiada specjalna. Pojechaliśmy tam zrobić taki zwykły materiał newsowy, że jest tutaj olimpiada specjalna w Warszawie i tylko tyle, 30-40 sekund na antenie. Po tym materiale wróciłem i spytałem się Krzyśka Wyszyńskiego, czy może by była szansa na zrobienie czegoś większego z tego. No bo to temat jest delikatny, można te dzieci ośmieszyć, ale też z tego zrobić coś takiego ze smakiem. Wykorzystałem ten film jako swoją obronę pracy magisterskiej. Tam 2 lata później. Pokazanie tej walki tych dzieciaków, to zaangażowanie i piękno tak naprawdę sportu. Żeby było śmieszniej tak naprawdę po 20 latach od tego filmu, no robię transmisje sportowe, więc kto wie, czy to też nie był taki
kierunek rozwoju mojego. Stacja, w której przez te 2 lata pracowałem, była nastawiona na maksymalny kontakt z telewizją. No i ten kontakt został osiągnięty, ten szczyt, czyli rok właśnie 94, gdzieś tak od lutego 94 roku do lipca, do sierpnia. No, oglądalność bije rekordy. My przebiliśmy w tym momencie program drugi telewizji publicznej. To było 8 milionów telewizorów. Z tą właśnie Izaurą i z tymi brazylijskimi serialami, taka chyba najzabawniejsza historia w najdramatyczniejszym momencie. Przychodzi policja zamknąć stację. Jeden z panów policjantów mówi, no mi też jest przykro, bo żona dzisiaj nie obejrzy kolejnego odcinka serialu i będę się musiał tłumaczyć. Grzybowska. Ten budynek chyba jeszcze stoi, o dziwo. Tak, chociaż dookoła już porozbierali wszystko, co się dało, zdaje się. W 94 roku, pod koniec sierpnia, na Grzybowską wkraczają policjanci i Nowa Telewizja Warszawa i inne też stacje w Polsce zostają stopniowo odłączane. Jeszcze rok do czerwca 95 roku Polonia 1 będzie funkcjonowała. Przeniesiemy się wtedy z ulicy Grzybowskiej do studia na Podskarbińskiej, do takiego budynku, które pozostało po kinie 1 maja. No i tam będę jeszcze grał programy przez rok. To już nie będą programy na żywo. Będzie się ten program nazywał Atak Show. 20 lat temu ten taki krótki dosyć okres, bo to raptem ta współpraca trwała może 2 lata, pozwoliła mi jakby okrzepnąć w tej decyzji, że to jednak montaż to jest to, co mnie najbardziej interesuje. To, co też jest takim jakby najbardziej bezpiecznym sposobem na funkcjonowanie w tych mediach, w tej branży. Najmniej takim obciążającym, a jednocześnie bardzo twórczym i niezwykle atrakcyjnym w sensie wykonywanego zawodu. Niesamowicie miło wspominam tę telewizję. No i oczywiście ludzie, którzy ją tworzyli. My wszyscy do tej pory się często spotykamy. Spotykamy się w wielu miejscach już, spotykamy się rozrzuceni po świecie, rozrzuceni po różnych stacjach telewizyjnych przede wszystkim, ale też w firmach producenckich. No i wszyscy wysoko awansowali. Ta telewizja była rzeczywiście niezwykłą kuźnią młodych talentów. Ta cała sfera, która wtedy się kształtowała w latach 93 trwa do dziś. No i trwa również telewizja. Polonia 1. A Polonia coraz więcej, jak słyszę, kanałów adresuje się bardziej może do kobiet niż do wojującej młodzieży, czyli do tego fragmentu telewizyjnego rynku, który nie chce polityki, nie chce indoktrynacji, prosi o mądrą, sensowną, wesołą, ale nie pozbawioną jakiejś głębszej treści, rozrywkę. Tu niepotrzebny abonament, kablówka, cyfra, ani wap. Tu zaraz widać, kto ma talent. Polonia 1. Nic dodać, nic ująć.